Witam was. Jest noc, moja ulubiona pora. No i słońce mi kadru nie psuje. Chcę z okazji świąt takiego krótkiego vloga wam opublikować. Zawsze cieszę się na święta, mimo że nie chce mi się w tym roku nawet ubierać choinki, to bardzo lubię ten czas. Święta zawsze wyciszają mnie, nawet w UK. Człowiek sobie pójdzie na ten drugi dzień świąt do pracy, stawki są wtedy podwójne, ale jest ta atmosfera, luźniejsze ulice, łatwiej się przebić rowerem. No jest inaczej, jest fajnie. I nie biadolę jak niektórzy, że mi smutno święta czy coś. Dobrze mnie ukształtowało dzieciństwo pod tym względem. No, byłem, muszę przyznać wam szczerze, takim rozpieszczonym synem mamy. Zawsze miałem mnóstwo prezentów, książek, nawet za komuny, no, a z bogatej rodziny nie jestem. Jest mi dobrze. Lubię dekoracje świąteczne, ozdobione sklepy, a przecież nie muszę nic kupować u zdzierusów. Deklaruję się jako chrześcijanin, ale nie świętuję tych świąt jakoś strasznie tradycyjnie. Nie jest mi to potrzebne. Na razie siedzę w Polsce, jakoś na wiosnę myślę, żeby wrócić do UK. I dzięki pandemii pracuję online. Jest super, nie muszę się spotykać z ludźmi, z którymi spotykać się nie chcę. I zadaję się z tymi, z którymi chcę, a relacje online nie są gorsze od tych analogowych. Chodzę też oczywiście na spotkania analogowe, są o tym vlogi na moim kanale, ale z tymi, z którymi chcę się spotykać, a nie muszę. No i podróżuję. Jestem introwertykiem, ale gdy trzeba gdzieś wyjść, no to wychodzę bez krępacji. Nie mam chyba raczej jakiejś fobii społecznej, choć rozumiem ludzi, którzy ją mają, są wrażliwsi. Jak jest za dużo wolności i pieniędzy, to ludzie się rozpuszczają i bywają podli. Tak jak w ostatnich latach nie lubiłem zimy, będąc w UK, tego deszczu i chmur non-stop, to teraz po wyjazdach do ciepłych krajów i dzięki siedzeniu w ciepłym domu w Polsce, a nie w UK, gdzie ściany przewiewa, jakoś psychicznie inaczej to znoszę, znaczy dobrze. Chcę wam też powiedzieć, że ja nie jestem produktem marketingowym, co by lepiej wciskać jakieś śmiecie, jestem póki co człowiekiem, kocham i nienawidzę. Co do mojego kanału, 1 stycznia 2021 cieszyłem się, że mam 100 subów. Jak mnie to radowało, że mogłem sobie zmienić tam nazwę w linku i tak dalej. Dzisiaj jest subskrypcji 2630, więc no, jest przyrost fajny, spory. Bardzo mnie to cieszy, bardzo jestem wdzięczny wszystkim, którzy subskrybują. I właśnie dzięki lockdownowi znalazłem w sobie energię i czas, żeby ruszyć ten kanał. Wszystko się zaczęło filmem, który możecie nadal oglądać na moim kanale pod tytułem Lot do domu. No i potem pomału urbeksy, fatalna Chorwacja, wspaniała Turcja. No i ruszyłem. Jestem tu, gdzie jestem w tej chwili. Lockdown był dla mnie wspaniałym czasem. W marcu 2020 roku byłem na granicy wytrzymałości psychicznej i strasznie ucieszyłem się, gdy nas zamknięto na pewien czas. Praca zdalna, ograniczone spotkania z ludźmi, niech to tak zawsze będzie. Bez bycia uwięziony w jakiejś durnej firmie, teraz czuję się no o wiele lepiej. Lubię pracę, w której się realizuję, taką, którą będę mógł sobie napisać na nagrobku, a nie tylko ją muszę robić dla pieniędzy. Lepiej krócej żyć, niż żyć jak niewolnik. Co do podziękowań, chciałem podziękować mojej rodzinie, paru lojalnym przyjaciołom, którzy są gdzieś w świecie. No i mimo, że nie jestem zbyt sentymentalny, to dziękuję również wam. Wszystkim, którzy oglądają ten vlog i moje inne filmy. Mam nadzieję, że pozostaniecie ze mną, bo będzie się działo. Marzy mi się, żeby ten kanał osiągnął jeszcze większy sukces, żeby były lepsze filmy, ciekawsze, z ciekawszych miejsc, ciekawszych tematów, bo tematów będzie wiele, nie tylko podróżniczych, życiowych, no, mam tego w zanadrzu. Jeśli inni mogą osiągnąć sukces, dlaczego ja nie mogę? W życiu ważne jest też, żeby mieć codziennie święta, a nie tylko w Boże Narodzenie. Tyle. Dziękuję za oglądanie. Życzę wam wesołych, zdrowych, szczęśliwych świąt, spełnienia waszych osobistych marzeń i pragnień. I jeśli tego chcecie, to życia poza schematem. I by nowy rok 2022 był lepszy. Cześć!